Miejsce piąte. To unikatowa galeria wielkoformatowych murali w porcie w Linz. Zazwyczaj jest tak, że graffiti jest zakazane. My namawiamy artystów, by tu przyjeżdżali i zostawiali ślad po sobie. Wybieram artystów z całego świata. Idea jest taka, by stworzyć w tym miejscu coś na miarę muzeum. Miejsce czwarte. Najstarszy zachowany teatr burżuazyjny w Austrii. Nasz teatr jest bardzo sławny. To najstarszy teatr w całej Austrii z zachowaną oryginalnie sceną. Budynek został zbudowany w 1563 roku przez włoskich architektów w stylu, jaki panował w XVI wieku. Wszystko, co tutaj widzicie, jest oryginalne. A co najważniejsze, teatr działa do dziś. Miejsce trzecie. To Attersee, kraina jezior i gór, w której Gustav Klimt spędzał niegdyś lato. Dzisiaj znajduje się tu centrum jego imienia, w którym można podziwiać oryginalne prace, rysunki, druki, fotografie i listy. Miejsce drugie. Regionalne specjały to obowiązkowy przystanek każdego, kto podróżuje przez górną Austrię. Tu nie ma sobie równych jeden z najstarszych tortów na świecie. Linzer Torte to jeden z najsławniejszych tortów na świecie. Produkowany jest nieprzerwanie od 1669 roku. To właśnie do nas należy rekord Guinnessa. Zrobiliśmy wspólnie z kolegami z pracy tort, który miał 4 metry. Pracowaliśmy nad nim pół miesiąca. Miejsce pierwsze. W ostatnich dziesięcioleciach żadne austriackie miasto nie zmieniło się tak bardzo, jak zrobił to Linz. Z miasta typowo przemysłowego Linz stał się prawdziwą europejską stolicą kultury. Spójrzcie na budynek Ars Electronica. Spójrzcie na przepiękne Muzeum Lentos, na salę koncertową. Naprawdę, ludzie zrobili wiele, by Linz postrzegać jako kulturalne miejsce i wydaje mi się, że to im się udało. Powiem wam taki żart. Ludzie jadący pociągiem z Salzburga do Wiednia, widząc z okien Linz, mówili: patrzcie, kominy i dym, mają tu tylko przemysł. The chimney is with lots of smoke, they have industry. Now when you pass by, you say, look. Dziś jadąc tą samą koleją, mówią: patrzcie, oni mają tu kulturę. I to jest jeden z powodów, by zatrzymać się tu na noc i spędzić tu czas, bo tu jest miło i interesująco.